Żal serce ściska, gdy patrzy się na to, jak szefowie klubów ekstraklasy zapadli w sen zimowy i okno transferowe zamknęli, zanim się ono na dobre otworzyło. Jakoś będzie, zgodnie rzekli i jakoś jest. Najczęściej byle jako. Adam Nawałka mógł mieć na przykład dogadanego już z Lechem Poznań Jezusa i Maza, ale grzecznie podziękował, bo uznał, że da radę bez transferów. Ani grosza nie wydano w Gdańsku, gdzie uwierzyli w to, co mają. W Warszawie pogoniono natomiast pazdana z Mączyńskim, a po zaciągu truskawkowym i chorwackim postawiono na portugalski. Gdy zajrzy się jednak do życiorysów nowych Okaże się, że pierwszy odbił się od Sportingu i Genoi, drugi grał w greckim przeciętniaku, a trzeci na zapleczu La Liga. Jakby to powiedzieć po portugalsku, Shaunema. Symbolem okna niech będzie więc najaktywniejsza Jagiellonia Białystok. Królowa zimowego shoppingu na czterech piłkarze wydała 800 tysięcy euro, czyli tyle, ile Robert Lewandowski zarabia w dwa tygodnie. Na tle rywali to jednak i tak spora suma. Nie przez przypadek zresztą z Podlasia słychać już głosy, że chłopcy Reneusza Mamrota szykują się do ataku na mistrzostwo. Z drugiej jednak strony matematyka jest bezlitosna. Zimą Jaga zarobiła 4 miliony euro, z których wydała tylko piątą część. A nie od dziś wiadomo, że jak nie zatankujesz, to nie pojedziesz. Chociaż co mają Powiedzieć inni, Arka Gdynia zatrudniła na przykład trzech bezrobotnych. Piast, Gliwice stać było tylko na wypożyczenie, a w wiśle z Płocka znów przygarnięto niechcianych. Tym razem kuźwika i borysiuka. Najciekawiej jest jednak tam, gdzie bieda piszczy w Krakowie. Wisła na skrzydle poza Sławamirem Peszką będzie miała kubę Błaszczykowskiego, który bez jednego meczu został największą gwiazdą ekstraklasy. klasy. Jeszcze niedawno musiałby o to miano powalczyć z odzidą Ofoe lub nikoliczem, a dziś wystarczyła mu tylko piękna przeszłość. A jej okoliczności są takie, że przyjście kuby do Wisły to raczej splot sentymentu i przypadku, a nie rozsądna polityka, tak jak w przypadku reszty ligi zresztą. I żadnym tłumaczeniem jest to, że zimą zakupy są spokojniejsze niż latem, bo nie o ilość chodzi, a jakość. A poza powrotem lojalnego Błaszczykowskiego nasze kluby przeprowadziły tyle hitowych transferów, ile polskich drużyn zagra wiosną w europejskich pucharach. Zero.